Dzień dobry. Dzisiaj chciałbym Ci opowiedzieć o porządku, chaosie i o ukrytym porządku. Chcę Cię namówić do sięgnięcia do magii chaosu. Żyjemy w uporządkowanym świecie, tak zwanym świecie widzialnym, gdzie wszystko ma swoje miejsce, wszystko ma swoje reguły. Jesteśmy ograniczeni czasem, jesteśmy ograniczeni przestrzenią, jesteśmy ograniczeni tym, co można, czego nie można. Bardzo ciężko jest zmieniać ten świat. Mamy już tak wbite do głowy, że to wszystko jest niezmienne. Mamy tak wbite do głowy te rytuały, ten porządek widoczny dla naszych oczu, że ciężko jest go zmienić. Nie wierzymy po prostu, że można to zmienić. Na szczęście jest wyjście, jest nasz świat widzialny, nie jest jedyną płaszczyzną tego świata. Są inne płaszczyzny. Pomówmy o płaszczyźnie, którą umownie nazwiemy chaosem. Natomiast to, że jest to chaos, nie oznacza, że tam nie ma porządku. To nie oznacza, że to jest płaszczyzna nieuporządkowana, w tym sensie, jaki chaos określamy tutaj. Chaos jest uporządkowany, natomiast uporządkowany jest w sposób, który jest dla nas niezrozumiały, nie do końca zrozumiały, w sposób, w który nie myśmy go uporządkowali, dlatego do końca tego nie rozumiemy. Jeżeli wchodzisz w chaos, musisz nauczyć się w nim poruszać. Jako przestrzeń nowa, nieznana dla ciebie, niesie wiele niepewności, pewne zagrożenia. Wchodząc w chaos, masz takie uczucie, jak kiedy w upale wskakujesz do chłodnej wody, skakujesz, zanurzasz się z głową, ta woda cię otula, nagle czas i przestrzeń tracą znaczenie, jesteś trochę jakby nie tutaj, w błogości, nagle pojawia się lęk. Pojawia się lęk, że coś cię ugryzie w piętę. W chaosie też coś cię może ugryźć w piętę. W chaosie nie tylko może cię ugryźć w piętę, może ci i zjeść nogę i tym czymś jesteś tylko i wyłącznie ty. Więc nauczmy się poruszać w chaosie. Przede wszystkim musisz pamiętać, że wchodząc w chaos rezygnujesz z pewnych pojęć. Oczywiście nie na zawsze, na ten okres rezygnujesz z pewnych pojęć, które nam są tutaj wbite. W chaosie jesteś tu. Jesteś teraz. Jesteś teraz, jesteś bardzo teraz. Przyszłość, przeszłość stają się pojęciami nieco mglistymi, nieco nierealnymi. Istnieje tylko teraz. To samo z przestrzenią. Daleko, blisko, przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Wszystko jest tu. Jesteś tu i jesteś wszędzie. To jest niesamowite uczucie, ale należy się z nim najpierw oswoić, bo od niego może się lekko w głowie zakręcić. Wielu szamanów mówi, że żeby coś osiągnąć, trzeba być tu i teraz. I to jest właśnie ten moment. To jest chaos. W chaosie jesteś tu i teraz. Poza tym chaos pozbawiony jest dualności. Ten świat jest dualny, my jesteśmy dualni. To jest przyczyną wielu naszych niepowodzeń, to jest przyczyną naszej niemocy. Yin, yang, dobro, zło, przeciwstawne uczucia, to jest w świecie widzialnym. W świecie chaosu to wszystko jest zjednoczone. Jeżeli chcesz się poruszać w tym świecie, musisz zjednoczyć w sobie przeciwstawne uczucia, przeciwstawne emocje. Powiem więcej, to jest właśnie to miejsce, w którym możesz to zrobić. Sper mówi, że jeżeli zjednoczysz w sobie przeciwstawne uczucia, nie będzie dla ciebie rzeczy niemożliwych. To prawda. Pozbądź się dualności. Rozważ to. Smutek, radość, miłość, nienawiść. To jest to samo uczucie. To jest to samo uczucie z tym, że przeciwnie ukierunkowane. Ma taką samą siłę, przeciwny kierunek. W chaosie nie nadawaj kierunku. Tam nic nie ma nadanego kierunku, nie ma nadanego zwrotu, nie ma wektorowania. Pozbądź się nadawania zwrotu uczuciom. Nie ma prawo-lewo. Jest tutaj.
Pozbądź się liniowości tych uczuć. Zamknij je w punkcie. Jeżeli te uczucia swoje przeciwstawne zjednoczysz, jeżeli zamkniesz je w punkcie, osadzisz je w tym punkcie, to będzie twój punkt mocy. Punkt, z którego możesz wszystko. Punkt, w którym stajesz się spełnieniem swoich marzeń. Powiedzmy na przykładzie o tym, że te uczucia są jednością. Weźmy miłość, nienawiść, prawda? Jeżeli przedstawimy ją na wykresie w formie okręgu, zobacz, tutaj masz miłość. Coraz mniej miłości, coraz mniej sympatia, dochodzimy do obojętności, niechęć i tak dalej, dochodzimy do nienawiści. Zobacz, nienawiść i miłość są w tym samym punkcie. Ale w świecie widzialnym ten punkt jest nieprzekraczalny, jest bariera. Jedynym miejscem, gdzie możesz tą barierę przekroczyć, jest chaos. Zastępujesz tą barierę chaosem i miłość i nienawiść stają się jednym. Zauważ, że w tym wykresie okręgowym, że tak powiem, tu na górze jest najwyższy potencjał. Na dole przy obojętności nie ma żadnego potencjału. Zjednaczając te uczucia, zdając sobie sprawę, że one są jednym, osiągasz wielki potencjał energetyczny. Potencjał, w którym możliwe są zmiany. Jest tak, wpływając na coś na płaszczyźnie chaosu, automatycznie wpływasz na to w płaszczyźnie świata widzialnego. Mówisz, niemożliwe. Wiesz co, gdyby 300 lat temu ktoś ci powiedział, że ja będę mówić do takiego pudełeczka, a ty kilometry, dziesiątki kilometrów, może setki kilometrów dalej, będziesz mnie nie tylko słyszeć, ale i widzieć, też byś stwierdził, że to jest nierealne. To jest realne. Wpływając na rzeczywistość w płaszczyźnie chaosu, wpływasz na nią w świecie rzeczywistym, w świecie widzialnym. Trzeba nauczyć się odróżnić świat widzialny od świata realnego. Świat realny to jest całość. Świat widzialny to jest ta płytka płaszczyzna, po której poruszamy się na co dzień. Chaos pozwala ci na wiele. W chaosie możesz wszystko, bo przez pozbycie się dualności pozbywasz się wątpliwości, które cię blokują. Popatrz na rysunki Austina Osmana Sper. On te istoty naprawdę widział. To jest chaos. W chaosie możliwe jest wszystko. W chaosie możesz na przykład stworzyć serwitora. Nie wiem, pewnie wiesz, co to jest serwitor. Na wszelki wypadek przypomnę, jest to quasi istota, którą kreujesz. Oczywiście nie jest to istota sensu stricte. Jest to część twojej energii. Część twojej energii, którą wydzielasz z siebie i nadajesz jej cel. Jest to zlepek energii istniejący niemalże samodzielnie, który ma na celu spełnienie swojego zadania. Po spełnieniu zadania łączy się z powrotem z tobą. Nie będę cię teraz uczył tworzenia serwitorów, to jest temat dosyć skomplikowany, temat na oddzielny film, temat dla bardzo zaawansowanych. Wiesz, myślę nawet może by stworzyć taki subkanał z rzeczami, sprawami trudniejszymi, mocniejszymi dla bardziej zainteresowanych. To jest sprawa na przyszłość. Natomiast w tej chwili tylko wiedz, że to jest możliwe. Chaos jest przestrzenią twórczej wolności. W chaosie możesz wpływać na rzeczywistość. Tylko musisz się nauczyć w nim poruszać. Mniej więcej wiesz już, czym jest chaos, jak w niego wejść. Jak wejść w tą płaszczyznę chaosu. Metod jest wiele. Możesz wejść na przykład poprzez zanurzenie się w głębokim milczeniu, milczeniu wewnętrznym. Jak to zrobić, teraz nie będę ci mówił, znajdziesz to na moim filmie Potęga Milczenia. Nie pamiętam dokładnie, być może Lecznicza Moc Milczenia. W każdym razie jest taki film o milczeniu. Możesz się z tego nauczyć, jak wejść w stan milczenia. Kiedy już będziesz głęboko w milczeniu, głęboko w pustce, tam gdzieś głębiej znajdziesz przejście. Znajdziesz przejście do chaosu. To jest trochę tak jak w opowieściach Narni, jak w Alicji po drugiej stronie lustra.
bajkach zresztą jest dużo wielkiej mądrości, trzeba ją tylko dobrze odczytać. Znajdziesz tam przejście. Będziesz w stanie wejść w chaos. Możesz to zrobić przez medytację. Tu znowu odsyłam do moich filmów Modlitwa czy medytacja i Cała prawda o medytacji. Medytując nad chaosem, medytując nad tym, co ci powiedziałem, w pewnym momencie, kiedy trochę się odrealnisz, zobaczysz, że otwiera się jakieś przejście. I tym przejściem hyt do chaosu. Można to robić poprzez wyczerpanie ciała, poprzez wyczerpanie umysłu. Sper, do którego bardzo lubię się odwoływać, jeden z twórców magii chaosu, jeden z, może nie twórców, odkrywców, zaleca hiperwentylację. Ja bym ci tego nie zaleczał, należy uważać z takimi rzeczami, możesz sobie zaszkodzić. Lepsza będzie medytacja albo milczenie. Zresztą czyż one nie są jednym? Poprzez pustkę pełną barw i świateł, wejdź do chaosu. Wejdź do chaosu, stań się spełnieniem swoich marzeń. Zmieniaj rzeczywistość. Tylko pamiętaj, zmieniając tą rzeczywistość, troszkę ostrożności. Znowu odwołam się do Spera. Krzywdząc motyla, krzywdzisz siebie. Ogranicz się do zmiany rzeczywistości w kierunku pozytywnym. Jeżeli osiągniesz chaos, jeżeli posiądziesz ten chaos, jeżeli nauczysz poruszać się w chaosie, możesz wszystko. Chociaż twoim zadaniem nie jest, może o tyle, może nie twoim, powiedzmy tak, zadaniem mistrza nie jest nauczyć poruszać się w chaosie. Jest spróbować go zrozumieć. Rozumiejąc chaos, stajesz się wszystkim. Stajesz się nieograniczoną możliwością. Stajesz się nieograniczoną potęgą, czego sobie i tobie z całego serca życzę. Zapraszam na inne moje filmy, zapraszam do subskrypcji kanału. Do zobaczenia.